pod oddziały składające przysięgę. Baczność! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru! Marsz! Do przysięgi! Żołnierze, powtarzajcie za mną te zwroty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysiędzę! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do szyku! Stop! Poczet sztandarowy! Do szyku! Stop! Żołnierze zostało wyróżnione złożeniem przysięgi na sztandar. Ameryka, szeregowy Artur Karniecki, szeregowy Karolina Karniecka-Wierzbicka, szeregowy Mateusz Szania, szeregowy Jacek Podlasek. Poczet sztandarowy w sprawie 18 batalion powietrzno-desantowy Wielska Białej. Pod oddziały baczność! Pod oddziały spocz! O udzielenie żołnierskiego błogosławieństwa proszę proboszcza parafii garnizonowej w Katowicy i księdza paraata pułkownika doktora Witolda Macha, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Tychach, księdza kapitana magistra Marcina Koniecznego, ewangelickiego duszpasterza wojskowego. Pod oddziały baczność! Pan z wami. I z duchem twoim! Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen! Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen! Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech wam błogosławi Pan, niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niechaj wam da swój święty pokój. Amen. Amen! Pod oddziały, spocz! Szanowni Państwo, list od Pana Ministra Obrony Narodowej odczyta dowódca brygady, Pan Pułkownik Tomasz Białas. Do uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, przeżywacie dziś wyjątkowy dzień. Jeden z tych, które włączają was do długiej sztafety odpowiedzialności, którą tworzą kolejne pokolenia Polaków. Pamiętajcie, że w naszej tradycji służba wojskowa zawsze zajmowała szczególne miejsce. Niezależnie od tego, czy była pełniona w czasie pokoju czy wojny, stanowiła symbol społecznej dojrzałości. Podjęliście decyzję o wstąpieniu w szeregi 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, będącej częścią Wojsk Obrony Terytorialnej, których zadaniem jest służba lokalnej społeczności. Zarówno podczas wojny, jak i w przypadkach sytuacji kryzysowych macie zawsze być blisko potrzebujących pomocy. Chronić życie, zdrowie i mienie tutejszej ludności. Widząc wasze zaangażowanie i wolę służby ojczyźnie, wierzę, że sprostacie stojącym przed wami wyzwaniom i zadaniom.
Życzę, by bardzo długo towarzyszyła wam radość dzisiejszego dnia. To wzruszenie, które czujecie, gdy patrzy na was z dumą wasza rodzina i cały polski naród. Życzę wam pomyślnej służby i wielu osiągnięć w przyszłości. Z wyrażami szacunku, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W imieniu żołnierzy składających przysięgę wojskową głos zabierze szeregowy Mateusz Kania. Pododdziały Baczność, szeregowy Kania do dowódcy wystąp. Pododdziały Spoczt. Dowódco, panie i panowie oficerowie, drogie rodziny, szanowni państwo. Dzisiaj wypowiedzieliśmy słowa przysięgi wojskowej i z dumą wstąpiliśmy w szeregi Wojska Polskiego. Jesteśmy pewni, że nasze umiejętności i wiedza przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszego regionu, a tym samym całego kraju. Chcemy służyć pomocą mieszkańcom Śląska, współpracując ze służbami odpowiedzialnymi za zdrowie, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Przeszliśmy intensywne 16-dniowe szkolenie. Teraz wracamy do naszych codziennych obowiązków, ale już jako żołnierze. Wiążą się z tym dodatkowe zobowiązania, które na siebie wzięliśmy. Pragniemy, aby nasza służba owocowała wymiernymi korzyściami dla lokalnych społeczności. Z tego miejsca dziękujemy naszym instruktorom oraz przełożonym za zaangażowanie i cierpliwość. Doceniamy wszelki trud, który włożyli w nasze szkolenie i chcemy zapewnić, że będziemy z dumą służyć oraz wypełniać postawione przed nami zadania. Ogromną przyjemnością i zaszczytem było czerpanie doświadczenia od tak kompetentnych ludzi. W imieniu nas wszystkich dziękujemy. Szanowni państwo, proszę o odczytanie wyciągu z rozkazu dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w sprawie wyróżnień żołnierzy obrony terytorialnej. Pododdziały Baczność! Rozkaz dzienny dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z 4 grudnia 2019 roku. Pododdziały Spoczt! Sprawy dyscyplinarne. Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej oraz rozporządzenia ministra obrony narodowej z 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych wyróżniam listem gratulacyjnym szeregowy obrony terytorialnej Artur Czarniecki, szeregowa obrony terytorialnej Karolina Sanetra-Wierzbicka, szeregowy obrony terytorialnej Mateusz Kania, szeregowy obrony terytorialnej Jacek Podlasek. Rozkaz podpisał pododdziały Baczność, dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Tomasz Białas. Pododdziały Spoczt. Teraz nastąpi wręczenie wyróżnień żołnierzom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie szkolenia podstawowego. Pododdziały Baczność, wyróżnieni żołnierze do dowódcy wystąp. Pododdziały Spoczt. Przypomnę państwu nazwiska wyróżnionych żołnierzy. Szeregowy Artur Czarniecki, szeregowy Karolina Sanetra-Wierzbicka, szeregowy Mateusz Kania, szeregowy Jacek Podlasek. Proszę o wystąpienie rodzin wyróżnionych żołnierzy i zajęcie miejsca przy swoich najbliższych.
Proszę dowódcę 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Tomasza Białasa, o wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym żołnierzom. Proszę rodziny wyróżnionych żołnierzy o zajęcie poprzedniego miejsca. Pododdziały, baczność! Wyróżnieni żołnierze, do szyku! Stop! Pododdziały, spójrz! Szanowni Państwo, teraz zostanie odegrana i odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pododdziały, baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego!
pododdziały spoczni. Za chwilę pododdziały 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przygrupują się do defilady. Pododdziały baczność do defilady. W ugrupowanie marszowe kierunek w prawo maszerować. Pododdziały spoczni. Baczność! Baczność! Prawo! Marsz! Baczność, lewo zwrot.